wieczór Państwu. Witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Krakowia GKS Bełchatów. Z nami trener drużyny gości Kamil Kiereś. Proszę Panie trenerze o podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry wszystkim. Na pewno nie jest to miłe popołudnie dla nas. Przegrywamy w okolicznościach ostatniej sekundy. Przegrywamy bardzo ważny mecz. Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że przede wszystkim jako zespół zawiedliśmy siebie, naszych kibiców. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę spotkania, to nie można usprawiedliwać naszej gry niczym. Zagraliśmy słabo, byliśmy mało aktywni i myślę, że przegrywaliśmy do przerwy zasłużenie. W przerwie dokonaliśmy zmiany ustawienia taktycznego, przeszliśmy na ustawienie 4-4-2 z dwójką napastników Buzała Nowak, później po wejściu jeszcze na skrzydło Wróbla. Myślę, że nasza gra uległa zdecydowanej poprawie. Byliśmy w grze i po wyrównaniu był taki moment, że gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, to kto wie, czy byśmy nie wywieźli stąd 3 punktów. Niestety nie zrobiliśmy tego, mimo że mecz był, myślę, że mecz w drugiej połowie był bardzo otwarty, że jedna i druga strona jak gdyby pozwalały na to, żeby dużo atakować przeciwne bramki. No niestety, szkoda, że tak się stało. Niemniej jednak po takim okresie, kiedy zdobywaliśmy w trudnych meczach więcej punktów, nie zamierzamy się poddawać i udowodnimy wszystkim w następnych spotkaniach, że to był przypadek przy pracy i zdobędziemy punkty w tych 2 ostatnich spotkaniach. Witam Państwa na drugiej części konferencji. Z nami trener Dariusz Pasieka. Panie trenerze, proszę o krótkie podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry Państwu. Na pewno było to bardzo dramatyczne spotkanie. My zdawaliśmy sobie sprawę doskonale z ważności tego meczu. Widzieliśmy, że zwycięstwo będzie to bardzo ważna rzecz. Zaczęliśmy spotkanie fantastycznie, bo w 5. minucie wyszliśmy na prowadzenie. Gra się przez jakieś 20 minut, 25 w miarę układała. Później lekką przewagę zdobyła drużyna Bełchatowa. Z kolei my wyprowadzaliśmy kontry. Myślę, że najlepszą akurat szansę na to, żeby podwyższyć wynik na 2-0 miał Wiśniakow, który strzelił w słupek. I jak to w życiu bywa, takie sytuacje zaczynają się z reguły gdzieś tam się mszczą. I taka sytuacja nastąpiła w drugiej połówce, gdzie właściwie po stałym fragmencie gry wybiliśmy piłkę, nie zabraliśmy jej i wróciła ona w nasze pole karne. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że akurat Miloš Kosanowicz trafił piłkę głową, wpadła do siatki. No i potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby, powiedział się, obudzić. I mieliśmy taki moment, że drużyna Bełchatowa miała przewagę, później po zmianach, gdy wszedł Vlado Boljewicz, gdy wszedł Mateusz Barczak z kolei i Bartek Dudzic, świeży zawodnicy, my pod koniec zaczęliśmy stwarzać, mieliśmy więcej przewagi, bo w sytuacji za dużo to może akurat nie było. No i tutaj ta ostatnia minuta, gdzie Boljewicz fantastycznym rzutem wolnym dał nam 3 punkty, które są bardzo, bardzo ważne, tym bardziej też, że i Mateusz Żydko, wszyscy znamy, jaka była sytuacja tu kilkanaście tygodni temu w meczu z Lechem Poznań. Dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie jeszcze. Nagrodził się bramką. W sumie można powiedzieć, zrobił sobie samemu prezent, bo dzisiaj ma urodziny. Czyli w sumie na koniec wyszło wszystko po naszej stronie. I myślę, że te 3 punkty są, patrząc na tabelę, bardzo ważne i cieszymy się z tej zdobyczy dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję Panie trenerze i proszę Państwa o pytania. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Chciałem najpierw zapytać o zmiany. Radomski, co? Kontuzja, czy już tak troszkę sił zaczął? Nie, nie. Po pierwsze Andrasz Struna też poprosił jako pierwszy o zmianę. Miał taki moment chyba w pierwszej połówce, że dostał gdzieś jakoś tak w oko i było widać, że jakoś tak nie był w takiej 100% dyspozycji, dał mi znak, że chce
zejść z boiska. Zresztą wymagam to od zawodników. Nie możemy sobie pozwolić ktoś, żeby się woził i żeby zagrać tego do samego końca. I z kolei Arek też poprosił o zmianę i dlatego... Ale nie odbiegł się kontuzja. Nie. Myślę, że gdzieś tam pewnie coś tam poczuł. No, naprawialiśmy tego Arka cały tydzień, nawet więcej niż cały tydzień, właśnie z nadzieją, że dzisiaj zagra. No tyle, ile mógł, dociągnął do końca i trzeba powiedzieć, że i Mateusz Barczak, i Vlado Boljewicz wnieśli dużo świeżości, akurat szczególnie w tej centralnej strefie. I no to, że Vlado akurat strzelił w lamkę, to jeszcze lepiej o nim świadczy. Trenerze, drugie merytoryczne pytanie. Dzisiaj widzieliśmy dwie Krakowie. Dlaczego Krakowia, pana zdaniem, w drugiej połowie zagrała zdecydowanie słabiej? Ja powiem panu tak, panie rektorze, też się nad tym zastanawiam. Zresztą po meczu w Chorzowie też wspólnie nad tym, o tym rozmawialiśmy. Ja pan, prowadząc 1-0, był to dla nas korzystny wynik i myślę, że jesteśmy akurat w momencie takim, gdzie dla nas każdy punkt jest niesłychanie ważny i tutaj na pewno presja psychiczna na drużynę jest bardzo duża. Nam bardzo zależy na tym, żeby wygrywać mecze. No i z kolei drużyna, która już przegrywa, miała też dużo determinacji i rzuciła wszystko do przodu. My, gdybyśmy trochę lepiej wyprowadzili kontrę, byśmy strzeli na 2-0, pewnie by się mecz lepiej ułożył, ale na pewno jest dużo nerwów, na pewno jest dużo stresu i my wiedzieliśmy, że to spotkanie, nawet nie wygrywając, remisując, to by nam to po prostu nic nie dawało i dlatego może i wynikło z tego, że ta pierwsza połowa była lepsza, druga była gorsza. Na koniec wyszedł happy end i myślę, to jest najważniejsze dla nas dzisiaj. Pan sprawia teraz wrażenie bardzo spokojnego. Chciałem zapytać, jakie było pana ciśnienie, puls po tej ostatniej. Wie pan, nerwy oczywiście są duże. Może ja nieraz nie pokazuję na zewnątrz moich emocji. Nie to, że ja je ukrywam, ale po prostu gdzieś wewnątrz na pewno człowiek się gotuje, na pewno wewnątrz przeżywa się to, te sprawy. No na pewno już teraz trochę ze mnie zeszło to wszystko. Analizując to, patrząc na tabelę, to na pewno jest człowiekowi trochę lżej, ale na pewno emocje były bardzo wysokie. Panie trenerze, na treningach Kosanowicz i Suworow lepiej wykonują już te wolę. Powiedzmy troszkę od Boljewicza. Pan była ta ostatnia sytuacja w meczu. Myślał, że któryś z nich wykona podejść do piłki. Czy to było dla pana też zaskoczenie, że Vlado podszedł? Po pierwsze, tutaj gratulacje dla Vlado za podjęcie odpowiedzialności w takim ważnym momencie. Ale widziałem, że całował piłkę kiedyś Mario Basler przy rzutach wolnych w Bundeslidze. Stawiał widocznie tą częścią, w której się piłkę pompuje akurat w odpowiednim kierunku. Chyba nawet ją tam ucałował. Zaczarował trochę tą sytuację, ale myślę, że akurat dla lewonożnego zawodnika w tym momencie nie była to dogodna pozycja. Ona była za bardzo na zewnątrz, była nawet za bramkę. Czyli w tym momencie strzał z lewej nogi chyba nie miał sensu. I tutaj myślę, że gratulacje dla chłopaków, że taką decyzję podjęli i ładnym strzałem pokonał Vlado Zapelę. Na pewno to, że zdobyliśmy 3 punkty, jest najważniejsze z tego wszystkiego, a to, że były też sytuacje, to na pewno jest to element też pocieszający pewnie. No, musimy w jakimś sensie popracować nad skutecznością, bo wtedy oszczędzimy sobie takich momentów właśnie jak dzisiaj, że musimy do ostatniej sekundy meczu czekać na to, żeby zdobyć zwycięską bramkę i pewnie mielibyśmy więcej spokoju, chociaż też wiedziałem, oglądając mecz Bełchatowa w Kielcach, że przegrywali 2-0 i wyciągnęli też w ostatniej minucie na 2-2, czyli to nie była taka, nawet przy 2-0 trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i strasznie uważać na to, żeby nie nadziać się na jakąś kontrę, mimo tego, że mieliśmy też szczęście, bo i Nowak strzałem w słupek mógł zdecydować całkiem tym strzałem, bramką, o całkiem innej sytuacji dzisiaj.
ale tak jak w dużo spotkaniach mieliśmy też i dużo pecha dzisiaj, uśmiechnęło się do nas szczęście. Wiemy, jakim, bo Aleks miał też bardzo ładny strzał, miał Wiśniakow z kilka też fajnych akcji. No i myślę, że tutaj nad tym trzeba dalej też pracować. No, chłopacy bardzo się starają na treningu, robią wszystko, żeby poprawić swoje umiejętności. Pracujemy nad tym i liga nie kończy się na 15 kolejce. Mamy akurat pół sezonu, patrząc wstecz, rok temu była to trochę inna sytuacja. Dzisiaj na pewno, mimo tego, że jeszcze mamy dwa mecze z rundy rewanżowej, jest trochę większy komfort, ale nie kończy się liga akurat na tym, co w tej chwili mamy. Jest jeszcze 15 meczów, mamy dwa jeszcze mecze w tym roku. Liczę, że ci zawodnicy, bo na pewno dojdzie Zakartki, który nie grał w Anderbizę, nie grał Puzigacza, czyli będą do naszej dyspozycji. Z kolei Boliewicz dostał dzisiaj czwartą. Trzecią i czwartą. Czyli tak u nas się cały czas się to, mamy takie roszady. I prawdopodobnie jak na okres przygotowawczy będziemy wyjeżdżać, to będą wszyscy już nie będą mieli kartek. I poza tym też liczę na to, że i Sajdi, i Krzysiek Nykiel też w tym tygodniu dojdą do jakiejś dyspozycji, że będą w stanie w meczu sobotnim w Kielcach zagrać. Zadam to pytanie Radzie Drużyny i ona zdecyduje o tym, co z tym zrobi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.